Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie koncepcji plastycznej wystawy stałej Muzeum Historii Polski. To znaczy my mamy pewną koncepcję merytoryczną i chcemy teraz poprosić plastyków, żeby zaproponowali, w jaki sposób rozwiązać to plastycznie. Jakie instalacje, jakich eksponatów użyć, jakie instalacje interaktywne, multimedialne można użyć po to, żeby ta wystawa była atrakcyjna, po to, żeby była zrozumiała, po to, żeby była przystępna dla zwiedzających o różnym poziomie wiedzy historycznej, różnym wieku. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie pokazywać tylko rzeczywiście zwycięskich wojen czy przegranych wojen, ale również te procesy, które doprowadziły do kolejnych włączeń się naszego państwa i naszego społeczeństwa do wspólnoty, którą nazywamy cywilizacją europejską. Ważne jest, aby było to muzeum, które ma ofertę zarówno dla najmłodszych, takich 7, 8, 10-latków, jak i również osób, które jeszcze pamiętają te ostatnie ważne wydarzenia historyczne, które będą w tej przestrzeni umieszczane. Ale chciałbym też, aby to było muzeum zarówno dla nas Polaków, jak i również dla tych, którzy będą naszymi gośćmi, bez względu na to, czy będą z Ameryki, czy z Francji. Zobaczymy, co zaproponuje scenariusz wystawy. Mnie się wydaje, że tutaj nie należy liczyć na to, że pokaże wszystkie aspekty naszej przeszłości. Tego byłoby za dużo. Myślę, że byłoby lepiej, żeby eksponować zagadnienia, sprawy, postacie, które rzeczywiście odgrywały jakąś istotną rolę. W przeciwnym razie, no, jeśli zaczniemy pokazywać wszystkich książąt dzielnicowych, to na pewno nie ułatwimy zrozumienia tego okresu w dziejach Polski. Mamy bardzo dobrych i recenzentów i bardzo dobrze, że wśród nich są i historycy, i na przykład Alan Starski, bo ważne dla mnie jest, aby ta ilustracja była na najwyższym poziomie, także scenograficznym. Teraz tylko trzeba właśnie znaleźć sposób na atrakcyjne, ciekawe, ale równocześnie merytoryczne pokazanie historii Polski. Ja chciałbym tylko jeszcze jedno powiedzieć, bo miałem takich parę pytań, dlaczego scenograf akurat filmowy jest w jury sądu konkursowego na Muzeum Historii Polski. To jest właściwie mój wyuczony zawód tak naprawdę, bo ja właściwie skończyłem wystawiennictwo i projektowanie wystaw, a moim takim dodatkowym zawodem jest scenografia. Także z przyjemnością będę w tym uczestniczył. Wierzę, że będzie to dobre muzeum. Jeżeli chodzi o same koszty konkursu, to szacujemy na około 700 tysięcy złotych, łącznie z nagrodami. Natomiast realizacja to są już znacznie bardziej poważne pieniądze. No, szacujemy, że koszt realizacji metra kwadratowego to jest w tej chwili, tego typu muzeum jest w tej chwili około 14 tysięcy złotych, czyli nawet do 90 milionów złotych może kosztować realizacja wystawy, która będzie miała ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Wydaje mi się, że to muzeum też urbanistycznie przyczyni się do tego, że ta Warszawa będzie ciekawsza i sympatyczniejsza do oglądania.